łowiectwo, czyli będziemy mogli sobie łowić rybki i tak dalej. Chyba łowiectwo to co innego. Siemanko z tej strony Irokami. Opowiem wam w dzisiejszym odcinku o trade skillach, bądź life skillach, inaczej mówiąc profesjach w losarku. Mam nadzieję, że dalej gracie, ni kolejki was nie zniechęciły, bo z tego co widziałem to dzisiaj, czyli 20 lutego, czyli w niedzielę wieczorem, nadal jest milion graczy po ponad tygodniu od premiery. Ale zaczynając temat właściwy, dlaczego life skille? To life skille, a nie po prostu jakieś profesje. Otóż wiąże się to z systemem, tak zwanym life energy, czyli po prostu staminą, która jest związana z całym naszym kontem. I mamy tak, maksymalny poziom staminy wynosi 10 000 punktów i za każdym razem, gdy będziemy wykorzystywać jakąś umiejętność, no to będą one się traciły, będzie spadało aż do zera. Jednak będzie tu występowała również regeneracja tych punktów i wynosi ona bodajże 30 punktów co 10 minut i bodajże 4000 na dobę. Przy dobrych wiatrach mamy 2,5 dnia i mamy z powrotem cały pasek zapełniony. Dobra, wiemy o co kaman z tymi wszystkimi life skillami, life energy i tak dalej. Jakie mamy konkretnie profesje, do czego one nam się mogą przydać? To tak, po pierwsze będziemy mieli na pewno mining, czyli górnictwo, będzie archeologia, będzie łowiectwo, czyli będziemy mogli sobie łowić rybki i tak dalej. Chyba łowiectwo to co innego. Łowiectwo, czyli jak mówiłem, będzie polowanie na zwierzęta, rybołówstwo i tutaj będziemy sobie mogli łowić rybki. Będziemy mieli również zbieractwo, czyli zbierać różne rodzaje roślinki i inne takie duperele. No i na koniec będziemy mieli wyrąb, czyli będziemy chodzić z tą siekierką i napierdzielać wszystkie drzewka jak popadnie. A do czego się to może nam przydać? No oczywiście do trzech rzeczy. Po pierwsze, na sprzedaż, żeby mieć hajsik. Po drugie, dla siebie, żeby fajnie wyglądać, mieć dobre itemy i wysoki gear score. Po trzecie, żeby rozbudować, bądź w ogóle sobie wybudować stronghold, czyli twierdzę, o której opowiem już w następnym odcinku. Także subskrypcja, like, komentarz. Pamiętaj. No. No i do czego jeszcze? No i jeszcze raz oczywiście dla pieniędzy. Jednak zanim zaczniemy tworzyć swoje ziołowe imperium, sprzedaż i miliony monet i w ogóle, no to niestety, ale będziemy musieli po kolei sobie odblokować każdą taką profesję, idąc chain questem i zaczniemy ją od odblokowania pierwszej, czyli górnictwa miningu. Misję na odblokowanie pierwszej umiejętności otrzymamy w Lightbear Village. Tam będziemy musieli zebrać jakieś tam kryształy czy coś takiego na koronę dla naszego króla. Oczywiście misja nie jest jakaś mega trudna, więc szybko nam to pójdzie i od razu zostanie nam wytłumaczone, jak używać tego profesji. W pierwszej kolejności będziemy musieli oczywiście zakupić kilof, no a potem już wszystko będzie jak z górki i jak spotkamy sobie jakąś skałkę, przyciskamy przycisk G, no i skałka jest wykopana, jest już nasza. Oczywiście na minimapie również będziemy mieli wszystko zaznaczone taką niebieską skałką. Jak już sobie poradzimy z miningiem, no to będzie trzeba poradzić sobie z kolejną umiejętnością. Jest nią wędkarstwo i będziemy mogli ją odblokować w kolejnej misji, gdy po zdobyciu właśnie tej korony trzeba zrobić jakąś ucztę, no i jak jest uczta, to potrzeba jedzenia. Będziemy musieli się zaopatrzyć w wędkę, no i w specjalnych miejscach oznaczoną taką haczykiem będziemy mogli sobie rozstawić wędkę, cały sprzęcik i elegancko łowić rybki. I tutaj sprawa wygląda troszkę bardziej skomplikowanie, bo będziemy musieli w pierwszej kolejności przyłączyć się w tryb life skillu, przyciskając przycisk B, następnie sobie pójść właśnie w specjalną strefę, zarzucić wędkę przyciskając E, później jak rybka sobie złapie, to wyciągamy jeszcze raz klikając E i gotowe. Tak wygląda, troszkę mniej skomplikowane niż w New Worldzie, ale myślę, że również całkiem spoko. Trzecią umiejętnością jest zbieractwo. Tutaj z kolei będziemy wykorzystywać rękawice, żeby się nie pokaleczyć. I tutaj wygląda sprawa tak samo jak z górnictwem. Przyciskamy G, gdy widzimy jakąś roślinkę i ona będzie wyświetlała się nam na minimapie bądź na zwykłej mapie takim zielonym listkiem. Czwartą misją z tego całego chain questa odblokujemy kolejną umiejętność, kolejną naszą profesję, czyli łowiectwo polowania. Tutaj wygląda sprawa troszkę bardziej skomplikowanie, bo najpierw będziemy musieli znaleźć odpowiednie miejsce. Dosłownie to się nadaje każde miejsce, gdzie jest jakaś zwierzyna. Gdy będziemy mieli na przykład jakiegoś króliczka, no to sobie najpierw oznaczamy cel, później biegniemy za nim, gdy go już dopadniemy, zestrzelimy i zwierzaczek jest nasz, będziemy mogli sobie wziąć z niego skórę, jakieś mięsko i tak dalej. Sprawa troszkę bardziej
ciekawsza, może tak powiedzieć, niż po prostu chodzenie i zabicie ze skórowaniem. Coś nowego, coś ciekawego. Piąta misja z tego Chain Questa odblokuje nam z kolei logging, czyli wyrąb drzew. I tutaj sprawa wygląda tak samo jak z zbieractwem czy z górnictwem. Po prostu przyciskamy G, gdy widzimy jakieś drzewo. Ciach, drzewa nie ma, drewno jest nasze, możemy coś z nim zrobić. Jednak nie wszystkie drzewa da się tak ściąć. Na minimapie bądź na zwykłej mapie będziemy mieli specjalnie oznaczone takie upadłe drzewo, które będzie można później tam ściąć i ewentualnie przerobić na co chcemy. Ostatnia umiejętność, którą odblokujemy, jest archeologia. I swoim wykonaniem troszkę mi przypomina polowanie, bo jest troszkę bardziej skomplikowana. Najpierw będziemy musieli tutaj się zaopatrzyć w specjalne narzędzia, czyli w sonar, no i oczywiście jakiś szpadel czy inne ustrojstwo, które pozwoli nam kopać w ziemi. I tak najpierw uruchamiamy sonar, który się wyświetli nad naszą postacią i zacznie działać coraz szybciej, im będziemy bliżej czegoś, co warto wykopać. Gdy się już pojawi, że mega turbo szybko on napierdziela, no to po prostu wykupujemy jakiś fajny artefakt, profit, wszystko jest eleganckie. Mam jeszcze dla Was trzy protipy. Po pierwsze, narzędzia się zużywają, także warto je naprawiać. Nie warto zmieniać, bo one są całkiem przydatne z tego względu, że mamy tutaj również stopniowanie. Mamy od najsłabszych, typu jakieś komony, po jakieś nawet legendarne, gdzie mają losowe statystyki, co dają nam na przykład zwiększoną ilość skałek i inne takie duperele. Także lepiej naprawiać niż wymieniać. Po drugie, najlepiej wymienić sobie w settingach automatyczne zmiany na tą umiejętność life skillową, bo niestety, ale przyjdzie sytuacja, że nas ktoś zaatakuje, a my będziemy po prostu próbować walczyć kill-offem, co niekoniecznie dobrze nam to wyjdzie. Po prostu wyłączcie to, co tutaj widzicie na ekranie i będziecie zbani, będziecie mogli sobie automatycznie, manualnie. Będziecie mogli sobie manualnie tam literką B przechodzić w dany tryb i wszystko będzie git, jak tylko będziecie chcieli. I po trzecie, a nie, to wszystko. W sumie wszystko powiedziałam w tych dwóch punktach. Także jeszcze raz zapraszam do lajków, do subskrypcji. Od razu zapraszam na streamy. Będą teraz streamy częściej, może nie z Lostarka, bo w godzinach, w których mogę streamować, to dostanie się do gry jest praktycznie niemożliwe. Ale we wtorek wychodzi nowy dodatek do Destiny 2, także na pewno będę sobie napierdzielał w tą gierkę. No i w piątek za tydzień będzie premiera Elden Ringa, także na pewno będę mocno grał w tą grę. Także streamy, shoty, wszystko będzie cacy. Także TikToczek będzie uruchomiony, streamy na Twitchy, na YouTubie. I także jeszcze raz zapraszam. See ya!